uprzedzałem zespół, że może być to bardzo trudne spotkanie. Nie gra się łatwo w Radomiu. Ostatnie lata pokazały, że te mecze, te zwycięstwa nie przychodziły nam łatwo i oczywiście w pamięci mieliśmy również porażkę na tym boisku. Być może jest coś też w tym, co Mariusz powiedział o tych wszystkich upokarzeniach, tragediach i kompromitacjach. Na pewno to też wpływa mobilizująco, aczkolwiek chciałbym, żebyśmy szli swoim torem i swoim programem i nie wykonywali żadnych nerwowych ruchów, ani w swojej motywacji, ani w prowadzeniu treningu. To, co zadecydowało o zwycięstwie, przychylam się do tego, co powiedział Robert, to blok obrona, dodałbym jeszcze zagrywkę. W ataku może nie byliśmy mocni, graliśmy na średnim poziomie, ale te trzy elementy, tak jak powtarzam, zagrywka, blok, obrona, one zdecydowały o naszej wygranej. Ja się cieszę, że Skra się cieszyła po wygranym meczu. To jest cały komentarz tego wszystkiego. Znaczy, że po, no, powiedzmy sobie, zaskakującej porażce, z tym, że ja uważam, że tu nie mam żadnej pretensji, mimo że Warszawa zdobyła punkty, no, my te dwa punkty, no, mamy mniej przewagi nad Politechniką, ale to jest olbrzymie zmęczenie i w sumie Frycowe zapłacił Olsztyn, myśmy zapłacili. Olbrzymia koncentracja. Dla nas też to jest to dobrze, że wystawili, że tu trener Nawrocki wystawił maksymalny skład. No, prawie, że na maksymalny, bo nie wiadomo, to jest kwestia formy, bo tam kwestia Kurka, no, nie było Kurka, nie było na kogo zagrywać. Tak, mieliśmy na przyjęciu dobrej zagrywki, minimalne, lepsze mieliśmy przyjęcie, ale co przegraliśmy? Blok to obrona. Myśmy mieli 8, oni 10 bloków, ale to nie wszystko. Oni na tym olbrzymim zasięgu czytali grę naszych rozgrywających i zagrali to nie tylko 10 bloków, mnóstwo wybloków i kontrataków. Bo ile było piłek zaczepione o blok, oni zaczepili, te piłki obracali z powrotem. No szkoda, bo uważam, że można było troszkę lepsze dać widowisko dla naszej publiczności, bo przyszedł, no, nad komplet widzów. Pierwszy set, dopóki Skra się nie rozkręciła, szło równo 19-17 i potem seria 6 błędów. Trzeci set, nawiązujemy walkę 11-10, robi się 19-10. Seria 6, 8 punktów. To jest to, co było wcześniej, że jak idzie, to idzie, a jak nie idzie, to idzie seria olbrzymia i biorę czasy, robię zmiany i to nie przerywa. Naszym celem jest, tak jak wcześniej mówiliśmy, walka o utrzymanie. Skra może zająć się Ligą Mistrzów, bo ma już olbrzymią przewagę. Także wszystko status quo. Zakończył kolejny 25-16. Wygrywa Bełchatów. Zawodnik dowiedzie się, kto był najlepszym zawodnikiem.